Nowy respirator zakupiony przez gminę Stalowa Wola trafił do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Prezentacja sprzętu odbyła się 19 maja 2020 roku, a słowa podziękowania za ten potrzebny zakup wyrazili starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, pełniący obowiązki dyrektora szpitala Andrzej Komsa i ordynator OIOM-u Aleksander Zieliński. Jest to, proszę Państwa, naprawdę urządzenie, można powiedzieć, z górnej półki, tak analogicznie porównując do rynku samochodowego, to można powiedzieć, że to jest klasa premium. Nie chcę Państwa tutaj zanudzać jakimiś technicznymi informacjami, bo nie o to chodzi. Mogę tylko powiedzieć, że jest to autentyczny szczyt właściwie możliwości, jeżeli chodzi o respiratoroterapię. Możemy przy pomocy tego urządzenia w sytuacjach trudnych dla pacjenta, który dochodzi do niewydolności oddechowej z różnych przyczyn, leczyć właściwie każdą grupę wiekową pacjenta z każdej wadze, z każdymi problemami, które nam się będą tutaj pojawiały. O klasie tego sprzętu może nawet służyć taka informacja, która dla Państwa może być ciekawa, że ten akurat typ respiratora został zamówiony przez rząd niemiecki w ilości 6,5 tysiąca sztuk ostatnio. I faktycznie one są, te urządzenia, to jest firma Levenstein, respirator o nazwie Elisa 600. Jest to urządzenie, które zostało tak skonstruowane, że właściwie ma przed sobą cały czas otwartą drogę rozwoju. Możliwości zmiany oprogramowania, upgrade'owania, jak to się mówi, prawda, w tym środowisku informatycznym, pozwalają w sposób właściwie nieograniczony myśleć o przyszłości. Dlatego jest to urządzenie, które nie tylko, jeżeli nie daj Boże, trzeba byłoby pomagać komuś w obecnym takim tym trudnym naszym okresie, będzie pomocne, ale ono będzie pomocne również przez wiele lat później w oddziale, którym mam nadzieję przy takim wspaniałym samorządowcach, jakich mamy, prędzej czy później powstanie, bo wiadomo, że borykamy się z tym od wielu lat i czekamy w dalszym ciągu, ale mam nadzieję, że to światełko w tunelu się już pojawiło i będziemy mogli Państwa też za niedługi czas gościć w przestrzeni nowego oddziału intensywnej terapii. Mamy już takich urządzeń 6, to jest urządzenie 7. To jest też właśnie dowód na to, że pan prezydent nie poszedł, jak to można powiedzieć, po łatwej takiej linii, żeby kupić, żeby cokolwiek kupić, bo można to kupić takie urządzenie za kwotę no, 1/3 tej wartości. No niestety nie byłoby to urządzenie tej klasy, nie byłoby to kompatybilne z tym, co mamy w tej chwili w oddziale. Budujemy ten oddział z myślą o tym, żeby on służył przez wiele lat i tak myślę, że będzie to wyglądało i przez wiele lat będziecie Państwo, jeżeli będziecie kiedyś świadkami, czy będziecie odwiedzać nasz oddział, będziecie widzieli, że on będzie naprawdę świetnie wyposażony, między innymi właśnie dzięki temu, że dbamy o to, żeby ta klasa tego sprzętu była zachowana. No, potrzebni są oczywiście jeszcze ludzie, ale myślę, że to w gestii dyrektora i o zadbanie o cały personel. Nowe otwarcie, jak gdyby mamy taki w tej chwili układ personalny w dyrekcji. Mam nadzieję, że będzie się to rozwijało wszystko w jak najlepszej stronie. Natomiast mogę jeszcze raz tylko bardzo serdecznie podziękować i podziękować przede wszystkim za tą konstruktywny sposób myślenia i zrozumienie naszych potrzeb. Bardzo serdecznie dziękuję. Spotkaliśmy się dzisiaj nie dlatego, żeby może prezentować ten sprzęt tylko i wyłącznie, tylko chcielibyśmy też pokazać, że ta współpraca w tym trudnym czasie cały czas funkcjonuje, bo może o tym się teraz mówi mało, ale my cały czas współpracujemy i z prezydentem, panem prezydentem, i z wójtami i takie efekty też się po drodze zdarzają. Też trzeba powiedzieć, że to nie jest jeden sprzęt, który od pana prezydenta otrzymaliśmy, ale były też jeszcze inne rzeczy, które cały czas były dostarczane do naszego szpitala, jak również też i pieniądze w czystej gotówce. Chciałem bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim panu prezydentowi. Pan starosta powie, że współpraca układa się bardzo dobrze. To jest
nie tylko ten sprzęt zostaliśmy również, ale wcześniej też i trochę finansowo miasto nas wspomogło, także bardzo serdecznie dziękuję.